Co to się stało? Potrzebuję, żeby mi pomogło. Nie, coś się stało z dronem. Dziękuję bardzo. No way. No. Obudziliśmy się godzinę temu, zaglądaliśmy do naszej szafki z jedzeniem i znowu nie ma tam po prostu pieczywa i w lodówce też nic nie ma, więc jedziemy teraz do sklepu na zakupy śniadaniowe, a później będziemy zwiedzać piękną miejscowość. Kasia wybrała. Zakupy zostały zrobione, Kasia nas właśnie rozpakowuje. O, już rozpakowała. Ja zabieram się do środka i tak sobie pomyślałem, chodząc po sklepie z kamerą, że jeszcze nigdy nie pokazywaliśmy wam cen w Portugalii za żywność, więc jeżeli byście byli zainteresowani, chcieli się dowiedzieć, jak wyglądają ceny w Portugalii, to napiszcie w komentarzu i zrobimy taki odcinek w przyszłości. Tak nie napiszecie, to nie zrobimy. Ja. Będą przepyszne croissanty z szynką i serem. Moja specjalność z Londynu. Jak pracowałem w Londynie, to musiałem codziennie robić kilka takich croissantów w kawiarni, gdzie pracowałem. Najlepsze są ciepłe. Jak są ciepłe croissanty, daje się tam troszeczkę masła się nie daje, ale sera żółtego i szynkę. I mistrzostwo. Nic więcej człowiekowi nie potrzeba do szczęścia. Kupiliśmy ostatnio taką kawę portugalską Delta i sprawdzimy, czy jest dobra. Taka ciekawostka, w Portugalii nie ma kaw takich spotykanych w Polsce i w innych krajach europejskich, bo Portugalia ma swoje plantacje kawy w Brazylii i oni dystrybuują po prostu z Brazylii swoją kawę i najpopularniejsza jest właśnie ta Delta. Jeszcze jest jedna, nie pamiętam jak się nazywa, to nam napiszę tutaj jak się nazywają te dwie kawy najpopularniejsze tu brazylijskie na wyłączność Portugalii. Mocna. Taka dziwna. Tamta była lepsza. Niezła, ale lewaca lepsza. Nie jest to najlepsza kawa, jaką piłem w życiu, ale nie jest też najgorsza. Jest taka kawowa. To kawowy smak ma. Dobra, to pijemy i idziemy. A gdzie idziemy? Na wycieczkę. Gdzie? No po tej miejscowości. O. Casa Azul to znaczy niebieski dom. Zobaczcie, takie książeczki. Inés de Portugal. Z pozdrowieniami dla mojej babci, która ma na imię Inesa. Nie wiem, czy wszyscy pamiętacie, ale w zeszłym roku mówiliśmy o tym, że Algarve było swojego czasu pod bardzo mocnymi wpływami arabskimi. Tutaj byli Maurowie. I tutaj możecie zobaczyć tego ślady. Zarówno napisy, jak jest napisane, że tu mieszkał Ibn Daraj al-Kastali, poeta z tej miejscowości. Innymi przykładami arabskich wpływów są te kominki piękne algarwskie, ozdobne,
A także sama nazwa Algarw świadczy o tym, że byli tutaj Maurowie. Jesteśmy w takiej maleńkiej miejscowości, która nazywa się Cacela Velha. To się zapewne totalnie inaczej mówi po portugalsku. Niestety nie słyszałam, jak Portugalczycy to wymawiają. Jest to maleńka miejscowość, ale za to prześliczna, bardzo klimatyczna. No i ma tutaj fantastyczną plażę. My tu już kiedyś byliśmy i dzisiaj przyjechaliśmy ją nagrać. No i cóż, niestety pogoda nam pokrzyżowała nasze plany, no i nie za wiele widać. Musicie tu przyjechać sami. No, tu jest morze, za tym murkiem jest wielka, szeroka plaża. Ocean, nie morze. Ocean tam jest. Niestety widoczność jest prawie zerowa. A tu tego pana znamy skądś. Skąd my go znamy? Z YouTube'a. Nie latałem jeszcze w mgle. Test drona we mgle. Zobaczymy, jak to w ogóle wygląda, czy to się nadaje. Co się stało? Potrzebuję, żeby mi pomogło. Nie, coś się stało z dronem. Chciałem zobaczyć. No way. No. Co się stało? Coś mi wypadło. O nie, montowanie do baterii. Urwało się. No, więc tak, dron zaczął lądować nagle w nocy, czy w nocy, był na górze, zaczął lądować, więc wydaje mi się, patrząc po tym, ile wody na nim jest, że to nie był dobry pomysł, żeby latać w mgle. Zresztą nic nawet nie było widać. I zaczął lądować i chciałem go złapać, jak lądował i przeciął mi palca. Tego. Także... Także mamy awarię. A skrzydła mamy zapasowe, bo się urwało też skrzydełko. A wciąż zdarzają nam się pytania i jak to jest, że wytrzymujemy ze sobą na tak małej przestrzeni. Nie będę wam ściemniać, są czasami takie dni, kiedy mamy spiny i wtedy wiemy, że czas, żeby się na chwilę rozstać. I dzisiaj właśnie jest taki dzień, robimy sobie tak zwaną artystyczną randkę albo po prostu randkę, czyli każdy idzie w swoją stronę. Ja dzisiaj korzystam z tego, że na święta dostałam od Łukasza takie wejście do hotelowego basenu i na tą strefę jacuzzi i tak dalej, tam jest chyba sauna, więc ja dzisiaj idę na relaks, a Łukasz będzie sobie tutaj działał w wanie, no i spotkamy się za jakieś 2 czy może 4 godzinki i w tym czasie każdy ma czas tylko i wyłącznie dla siebie. Myślę, że to jest właśnie sekret wytrzymywania na dłuższą metę ze sobą w zgodzie w wanie. No to zaczynamy. Kaśka poszła na swoją randkę do hotelu, a ja jadę na moją randkę z vanem. Jadę mu dopompować powietrza. Słyszycie, jak odpala? Po prostu nówka, silnik. Dopompowałem, z tyłu brakowało troszkę powietrza, ale to jest koło, które naprawialiśmy w Albanii, bo w Albanii zapaliliśmy gumę. Akurat to się stało zaraz pod zakładem wulkanizacyjnym, więc zajechaliśmy i chłopaczek nam załatał tą dziurę, ale tam taka odrobinka troszkę powietrza ucieka, to więc no zauważyłem, że ubyło tego powietrza, więc podpompowałem. Ale co wam chcę powiedzieć, na stacji benzynowej tu w Portugalii dość często są takie stacje, takie pralnie, w których można sobie włożyć pranie, wysuszyć, wrzucić 2-4 euro i zrobić sobie pranie na stacji benzynowej. Dobra, wracam pod hotel.
¿Qué tal? Buenas. Una cerveza, por favor. Cerveza. Cerveza. Vino tinto. Jak widzicie, właśnie dotarliśmy do Hiszpanii. Plusem mieszkania w kamperze jest to, że możemy się poruszać kiedy chcemy, jak chcemy. A pobytu w Algarve jest to, że jest bardzo blisko do Hiszpanii, także możemy sobie tutaj krążyć. Dzisiaj jedziemy na wycieczkę i na spotkanie z kimś, kogo już znacie. Ale nie będę zdradzać szczegółów. Zobaczcie, kto jedzie. Hej! Trafiliście. W końcu się... No! Po prostu już tak oszczędzamy, wiecie, na spotkanie z wami. Siema. Cześć, cześć. Siema, siema, hej. Poszli do kawiarni, a ja muszę najpierw zobaczyć to, co tutaj się znajduje. Nie dość, że jest tu po prostu pięknie, kolorowo, fantastycznie i ciekawie, to jeszcze są tutaj flamingi. W końcu trafiliśmy na prawdziwe, dziko żyjące flamingi. Patrzcie! Drodzy flamingi, na żywo, na wolności. Dobra, teraz wam powiem dwa słowa na temat tej miejscowości. Jest to miejscowość El Rocio, ona jest oddalona 80 km od Sewilli i jest to taka wioska niczym z westernów. Nie ma asfaltowych dróg, wszędzie jest wysypany piasek, ludzie chodzą w kowbojskich butach, w kapeluszach, mnóstwo koni. Dzisiaj wyjątkowo, bo jesteśmy w czasie siesty, jest bardzo mało ludzi na ulicach, ale Bartek z Laurą byli tutaj w niedzielę i mówili, że ulice są zapchane po prostu końmi, dorożkami i wszyscy są w kapeluszach. Miejscowość poza tym słynie z sanktuarium, tutaj pielgrzymują Andaluzyjczycy, pielgrzymują do Matki Bożej El Patio oraz w Wigilii Zesłania Ducha Świętego jest tutaj jakaś wielka pielgrzymka, wielkie święto, jest mnóstwo ludzi. Także jest to takie miejsce pielgrzymkowe. Zabieramy się stąd, jedziemy dalej. Nie eksplorowaliśmy całego tego miasta. Jeżeli jesteście ciekawi tej miejscowości i chcielibyście, żebyśmy przyjechali tu jeszcze raz, to zostawcie nam komentarz, dajcie nam znać po prostu pod filmem. A my teraz się pakujemy, jedziemy dalej, bo ogólnie naszym celem jest Sewilla. Bo mamy dla was pewną niespodziankę, ale o tym się dowiecie w przyszłym odcinku. No ale dzisiaj już opuszczamy, to była taka krótka wizyta, tylko na lunch przyjechaliśmy do El Rocio.
pewnie, będziemy mieć tutaj taki, wiesz, piknik sobie zrobimy. A tamten samochód też jest Polaków, tam są Polacy i tam też. Także dzisiaj znowu robi się polska imprezka. Przyjechała Laura i Bartek, a jeszcze nie przedstawiliśmy. Nie wiem, czy wszyscy pamiętacie. Laura i Bartek, oni wystąpili u nas na kanale i pokazywaliśmy ich wanturę. Jeżeli jeszcze nie oglądaliście, to tutaj odsyłam. Możecie sobie zobaczyć, bo mają przepięknego vana i są wspaniałymi ludźmi. Jacuzzi jest na dachu. Dokładnie. No my mamy, wiesz, no to jest łóżko, jest resztek naszego łóżka. Ale niesamowite. Poznaliśmy kolejnych cudownych Polaków. Teraz się wszyscy wymieniają doświadczeniami, oglądamy sobie nawzajem vany. A tam za mną jest van, który zrobimy jutro, nakręcimy, zrobimy inwentura, więc będziecie mogli zobaczyć tego vana, bo jest no przepiękny, jest po prostu tak ładny, że nie masakra i ma 400 amperogodzin i 600 W baterie na dachu, więc to będzie ciekawe zobaczyć tą elektrownię. Zanim się zacznie to biesiadowanie i poznawanie wzajemnie i dzielenie historiami z Van Life'u, to chcę wam pokazać miejscówkę, na której jesteśmy, bo jest całkiem ładna. Gdyby ktoś z was chciał tutaj przyjechać, to tutaj jest GPS, możecie sobie wklepać w nawigację. Jest to mniej więcej 19-20 km od tej wioski westernowej i bezpieczne miejsce, jak na Hiszpanii jest bezpieczne miejsce. Adam mówił, że śpią tutaj już czwarty dzień, czwartą noc i jest bardzo spokojnie i bezpiecznie.